Wybory samorządowe w Polsce przeprowadzone 16 listopada 2014 roku nie spełniały międzynarodowych, powszechnie uznanych za podstawowe standardów. Powszechność, głębokość i drastyczność naruszeń prawa, reguł demokracji i zwykłej przyzwoitości przy organizacji, przeprowadzaniu i obliczaniu wyników głosowań wskazują na masowe fałszerstwo wyborów w Polsce. Mimo iż Prawo i Sprawiedliwość arytmetycznie uzyskało największą ilość głosów w tych wyborach, to przedstawiony wynik szokuje sprzecznością z logiką, życiowym doświadczeniem, praktyką polityczną i wiedzą naukową. Głosowanie z 16 listopada nie miało więc cech wyborów w znaczeniu konstytucyjnym, w znaczeniu idei demokratycznej. Jak mówi artykuł 4 Konstytucji, władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu, który sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Zgodnie zaś z artykułem 16 ust. 2 Konstytucji, samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej na obszarze swego działania. Sprawowanie władzy publicznej jest czynnością polityczną. Wybory do samorządów mają wyłaniać polityczną reprezentację władzy lokalnej. Uczciwe wybory mają na celu ukazanie rzeczywistych politycznych preferencji mieszkańców, którzy będą tę władzę w kolejnym okresie sprawowali. Aby w ogóle mówić o wyborach w znaczeniu politycznym, w sensie ścisłym, muszą być spełnione co najmniej 3 warunki. Musi być wykonana techniczna czynność udziału w tajnym głosowaniu. Po drugie, muszą być zapewnione organizacyjno-materialne warunki głosowania, to znaczy poprawne karty, poprawne listy, urny, brak presji, jasne i niemylące procedury głosowania itd., umożliwiające oddanie głosu zgodnie z intencją głosującego. I po trzecie, musi być uczciwa, przejrzysta i jawna na każdym etapie procedura obliczania wyników głosowania i realna, bieżąca jej kontrola. Ilość i skala nieprawdopodobnych wprost naruszeń w wyborach 16 listopada co do 2 ostatnich warunków, kiedy 20, a niekiedy 40 i więcej procent głosów było nieważnych, gdy ostateczne wyniki wynoszące jedną z przystawkowych partyjek na szczyt zwycięzców ze stałego poparcia około 5-7% do niekiedy ponad połowy wszystkich głosów, kiedy stwierdzono chaos sprzeczny z logiką, wiedzą i polską praktyką polityczną ustalenia komisji wyborczej zaprzeczające radykalnym ustaleniom exit poll, prosty dostęp dla postronnych osób do kart, wyników i obliczeń wyborczych, mylące karty, książeczki do głosowania, brak instrukcji ich poprawnego wypełnienia. Wszystko to pozwala na stwierdzenie, że wybory te nie zrealizowały swego fundamentalnego celu, to jest nie przedstawiały rzeczywistych intencji politycznych wyborców i to w skali całej Polski. Można więc stwierdzić, że rzeczywiste wybory samorządowe w sensie ścisłym w dniu 16 listopada w Polsce nie odbyły się. Nie były to wybory w sensie konstytucyjnym. A to oznacza, że ze względu na masową skalę i charakter naruszeń, samo techniczne wrzucenie głosów przez zdezorientowanych wyborców nie daje demokratycznej legitymacji do sprawowania władzy osobom w takich ułomnych procedurach wyłonionym. Upór i odmowa władzy do powtórzenia tych głosowań już stworzyły zażywie potężnego konfliktu społecznego i niezadowolenia dużej liczby wyborców uznających się za oszukanych. Te głosowania są obciążone nieusuwalną wadą podstawową, to jest nie pozwoliły ustalić, a zafałszowały rozkład rzeczywistych preferencji wyborczych. Wszystko jednak wskazuje, że zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości byłoby 16 listopada znacznie, znacznie większe. Rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących ustalenia wyników głosowania jest zaś oczywistym obowiązkiem władz je organizujących. Jakiś czas temu kandydaci na fotel prezydenta w Stanach Zjednoczonych, Al Gore i George Walker Bush, na oczach całego świata doprowadzili do ręcznego powtórzenia obliczania głosów, mając wątpliwości co do oficjalnego końcowego wyniku wyborów prezydenckich. I nikt nie kompromitował się, nazywając obu kandydatów szaleńcami. Wystarczało uprawdopodobnienie pomyłki w obliczeniach, by je na oczach świata głos po głosie publicznie przejrzeć i przeliczyć. Żądanie dziś przez w cudzysłowie zwycięzców głosowań i rządowe media dowodów fałszerstw pokazuje tylko ich tępy, cyniczny, prosty spryt i korzystanie ze zwykłej przewagi fizycznej siły.
Każdy wie bowiem, że dla udowodnienia przestępstwa nie są konieczne bezpośrednie dowody, bo rzadko kiedy udaje się złapać przestępcę na gorącym uczynku, na przykład sfilmować go w chwili czynu. Dla oceny uczciwości lub nieuczciwości działania w czasie ostatnich wyborów wystarczy uprawdopodobnienie przestępstwa logicznymi dowodami pośrednimi, wynikającymi z wiedzy potocznej, naukowej, logiki, praktyki politycznej. O przestępstwie też wyborczym orzec można także na podstawie poszlak. I bardzo często tak się dzieje, szczególnie, że sprawcy rzadko kiedy przecież sami przyznają się do winy. Poszlaki, czyli uwiarygodnione okoliczności logicznie i racjonalnie przemawiające na niekorzyść oskarżonego lub podejrzanego, są też dowodem w ich sprawie, dowodem pośrednim, ale jednak dowodem. I dość powszechnie na ich podstawie orzeka się w sądach o winie lub braku winy. Bezpośrednich dowodów sądy nie mogłyby w zasadzie wymierzać sprawiedliwości, bo rzadko kiedy na miejscu przestępstwa jest kamera filmowa. W polskich wyborach na 12 podstawowych międzynarodowych powszechnych wymogów ich poprawności wypełniono tylko jeden, to jest równego dostępu do czynności głosowania. Także OBWE i frakcja konserwatywna w Parlamencie Europejskim krytycznie oceniły polskie wybory samorządowe z 16 listopada. Obraz Polski wyłaniający się po tych wyborach skandalicznie pogorszyli też prezesi najwyższych instytucji sądowych w Polsce, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, którzy na spotkaniu z prezydentem Komorowskim orzekli, bez żadnych wcześniejszych postępowań dowodowych ani badań sądowych, mimo potężnych protestów społecznych i przedstawianych naruszeń prawa, stwierdzili, że to wszystko było w porządku, poprawnie i legalnie. Z kolei prezes Trybunału Konstytucyjnego zarzucił osobom powątpiewającym wiarygodność wyniku wyborczego, cytuję, mącenie w demokratycznym państwie. Ten powyborczy, kompromitujący polityczny popis prezesów bardzo poważnie podważył zaufanie do ich etyki zawodowej oraz obalił mit niezależności sędziów i niezawisłości sądów. Prezesi bowiem a priori, jeszcze przed rozpoznawaniem protestów wyborczych, wskazali sędziom w cudzysłowie obowiązującą polityczną wykładnię dla rozpoznawania protestów wyborczych. Tymi niepotrzebnymi stwierdzeniami prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Administracyjnego Naczelnego i Sądu Najwyższego wpisali się niestety w polityczny układ chroniący za wszelką cenę raz zdobytą władzę. Też za cenę uczciwości. Wybory samorządowe 16 listopada, szczególnie do sejmików wojewódzkich, w sposób nieodwracalny nie dały ich zwycięzcom, a w szczególności PSL-owi, prawa do sprawowania władzy. Nie dały im wyborczej legitymacji, nie były bowiem odzwierciedleniem politycznej intencji polskich wyborców. Ponieważ jest to wada niemożliwa do konwalidowania, czy też zalegalizowania, czy też do usunięcia, wybory te, a głównie do sejmików wojewódzkich, muszą być powtórzone, jeśli standardy demokracji w tym sporze mają zwyciężyć.